No tak, no to يعني نمسكنا ما في مثل يلا ممكن نبدا ممكن نبدا نفضي ممكن نبدا فضي دوبرا możemy zacząć wy tego o هلا هلا كيفك حبيبنا كيف الاخبار يا هلا to było o wiele więcej rzeczy, ale już one są wywiezione, spakowane. Fiam konserwat, jak mam dla kab, ma jak? Bade? Nuno, aj by sam mowa. Nuno by sam mowa. Co? Dlaczego ja tam nie wjechałem do końca? No, będzie lecieć. A nie, no bo tu musi być miejsce na ten. No to już. Tu już rozładujemy. Jesteśmy na terenie, to jest garaż ambasady. To było pełno, już tam wywiezione. Gdzieś tam. Natomiast tutaj oczywiście to jest ambasada Polski. Ambasada Syrii w Warszawie. Flaga, nie ma wiatru w tej chwili. No ale ten. Już zaczynamy rozładowywać. Jakiś sprzęt medyczny tutaj. No. Tutaj nawet są te nocniki. O, już przyjechał nasz. لا هي خلي هي تبعيته هي هاي خلي حطها بالطرف هيك يوش ميرك przyjechał nie tutaj idzie po prostu zapach z tego a poza tym by mi się kontrolka zaświeciła nic nie leci nic nie kapie wszystko jest ok ale jest mały poziom. Ale wie pan, poziom jest ok, dlatego że samochód teraz stoi tam. Ale to też mi się zachodziło. To działa na nie ma problemu wejdzie. Mhm. Tak. Tak, na końcu, ja mam takie... No, ale to było tak... 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 No, لا هلا احنا الثياب نعبيها بكاس كبيره بس يروح هناك يحطوا كراتين كبيره كراتين كبيره لانه بده يجي يخدم شو اسمه حاطين هناك سامر بده ياخذ على هي اخذ اول بقليه السياره كبيره ما كان في كثير هون لولا هيك سامر تو فيفيوس كان تحته لغرض يعني Wywieziono tam dużą część tego, jeszcze tam mieli to wywieźć, jeszcze resztę, ale tu jeszcze tam zaraz o to wszystko będzie wyglądało jak tamto. Czyli oni, chłopaki tutaj będą powiedzmy pakowywać to wszystko i składać takie worki albo w pudełkach. I znowu będą wyważyć, póki ten samolot nie ustali mi kiedy. Dzisiaj powinniśmy się dowiedzieć od pana Malinowskiego, czy coś tam w tym temacie jest jakiś termin, który jest wyznaczony na odlot samolotu, bo prawdopodobnie już samolot jest załatwiony. افتحوا له البوابه لهي هذا الثاني بس خليه يدخل بس شو شطان باني دكتور ميرك يوش
brama otwarta. Ej, bas, la, bas musiałem hui jutro dla niej, rozumiem. Żebyś wszedł po prostu, a ten... Wieszliśmy dary, witam serdecznie. Już się w jakiś tam sposób znamy. Jest Nabil, jest... Asemua, dzień dobry. Znowu dzień dobry. Piotruś, znowu dzień dobry. Nie mów do mnie Piotruś, bo cię zamorduje kiedyś. Tak. Mnie Piotruś może mówić tylko moja żona. To jest Piotruś, moja babcia. Piotruś. Gdyby mnie ktoś zamordował, to Piotruś jest pierwszy na... To jest Piotruś pan. To jest Piotruś pan. Ja cię bardzo poproszę. No. Weź mu przywal za tego Piotrusia, ja ci kiedyś oddam. A ja nie umiem. Dobrze. A ty jak mi oddasz? Ja mam przewalić mu, a ty masz mi oddać jeszcze? Tak. No nie. Górnia. Dla was słońca. Ja może trochę pomogę, siedząc na was. Aha. Hadole parkir. Hadole parkir million hini fo hek. Takie. Lawala. Ej, bas labem ma haye. Labem ma tfaddu. No. Aywa. Ale wyślaki, kolor strategiczny. Swoje miejsce dokładnie w Syrii. Można było przetransportować to. Dzisiaj również Zobacz, Piotrek, sprawdź. Piotr, ale to wiadomo, że wszyscy. Piotr. Wszyscy chcą wiedzieć. Sprawdź, ile daliśmy radę uzbierać do tej puszki. Sprawdź, czy coś tam. Na różnych zgromadzeniach. W Poznaniu. Dziękuję. No, pojechałoby do Syrii. Chcieli zabrać mój Polak. Sprawdź, czy coś tam. Czy coś tam do Syrii twojego nie pojedzie. Musimy ją zniszczyć niestety, żeby ją otworzyć. A tutaj co tam? Interesuje to, a to tutaj na dole? Nie, to też zabierajcie. To też? No. Ale nie, to tak, ale tu jest coś tam. To jest właśnie to, co chcieli mi wysłać do Syrii, ale to moje jest. Aha, twoje, dobra. No to ten. Ty wyjeżdżasz teraz? No chyba tak. Już tylko to opróżnimy na dole. Tylko mogę cię już jeszcze poprosić, żebyś przejął. Aha. I zamieniamy auta. Tylko tą też jeszcze? Tak, i tutaj tak. Dobra. Zamieniamy auta. Ty czekaj, to nie moje. To musiało z paczki wypaść. Patrz, już mi chciał kurwa wsadzić tutaj, powiedzieć później, że wziąłem coś z darów. Nie no. A to ja nie wziąłem. To jest moje. O to, na Bilu, o to jest moje. Twoje. Dobra. A to musiało a to się ten. Wysunąć z paczki. A je chyba kamane. Co zabieracie? A, kamane chyba, a ja mnie. Dobra. A to Mirek tam odjeżdża, robi miejsce. Dobra, już. Już Mirek, już. Jedź, Mirek, jedź już. Wakif, عند الهاي دوريد. وقف عند أي وقت حط أجرك.
Lampa olejna. Jak i wszystko. No. أيوة هيك حتى يسعوا هاك jak najwyżej, nie? Jak najwięcej miejsca było. Tak jest. O! Te ciuchy, które tam... Później i tak będzie wszystko. Wszystko będzie po... Już? Już, tak. To wszystko? To poczekaj, to nie wyjeżdżaj. Nie wyjeżdżaj na razie. Co? Nie wyjeżdżaj na razie, masz i ten, a ja wezmę jeszcze ze swojego samochodu. Jak widzicie państwo, trzymaj, mieszkańcy Sulejówka to też. A ja. Wykazali się naprawdę bardzo dużym zaangażowaniem w pomoc Syrii. Tu mamy pana burmistrza cały czas. Myślę, że pan burmistrz jest dumny ze swoich mieszkańców, z mieszkańców swojego miasta, o tak powiemy, nie ze swoich, no z mieszkańców swojego miasta, to gdzie pewnie z dumą tą funkcję piastuje, skoro takich porządnych ludzi mamy tam. Mamy wielu porządnych ludzi, miasto marszałka, miasto ludzi, którzy wiedzą, że jak trzeba pomóc, to się pomaga. Nieważne jakim kosztem i dla kogo, wszyscy jesteśmy ludźmi, jak człowiek jest w potrzebie, gdziekolwiek na planecie, to zawsze mieszkańcy Sulejówka pomagają. Także udało nam się zebrać dużo darów, mieszkańcy okazali się dużą hojnością, także wszystko się udało i oby teraz tylko te dary trafiły do wszystkich potrzebujących i trzymamy za was kciuki. Oby dotarły, bo wiemy jak jest, jeżeli chodzi o jakiekolwiek... No, docieranie darów do Syrii, ale miejmy nadzieję, że tam też okażą się ludzcy i puszczą te dary. No, jeszcze Nabil niesie dodatkowe worki. Zobaczcie, dołożyliśmy do tej kubki i to wszystko będzie czekało na transport do Syrii, tak? Oto jeszcze, to ode mnie, jako mieszkańca Sulejówka. Musisz być strasznie dumny ze swojego burmistrza. Oczywiście, nie tylko. Ja jestem dumny z mieszkańców Sulejówka, którzy taką akcję przygotowali. A to są ode mnie, jako mieszkańca Sulejówka. Nie chciałem, ten jeszcze jeden worek jest. No już Piotrek niesie. No dzisiaj to możemy się czuć jak honorowi obywatele Syrii, nie? Na terenie syryjskim jesteśmy na tę chwilę. Bez paszportu. To zapraszamy na górę. To jest teren syryjski. Dokładnie. Szuf, to jest
Tu jest jeszcze, są jeszcze dary, które zebrali chłopaki do tej puszki. Tak, jest tego. Tak, i będziemy to, będziemy to otwierać. Będziemy to otwierać oficjalnie, komisyjnie. Aha. A ja mam w tym, a w worku tam, cholera. Tak, bo ja specjalnie dzwoniłem. Aha. Bo jak widzicie tą puszkę. To trzymaj w takim razie. Ja idę. Bardzo proszę. Ja idę. Otwieraczem do koncert. Specjalnie została taka. Mogę na sekundkę. Specjalnie została taka puszka. Ufundowana przez Piotrka, tak? Nie, tam kurwa, leżała gdzieś. Leżała gdzieś, ale zobaczcie, nie jest naruszona. Chciałem się zdjąć później to, bo tutaj pan burmistrz mówił, że była otwierana, ale ktoś nieudolnie zakleił, więc nie, zdejmiemy jest to. Jest zaklejona, tak, zdejmiemy to. Jak widzimy na puszce dookoła, ona jest oklejona taśmą ze względu na to, żeby było tutaj napisane dokładnie, co to jest. W jakim celu? W jakim celu te pieniądze są tu zbierane. Jest to pomoc dla Syrii. Bardzo fajna inicjatywa. Sam biegałem z tą puszką, sam do niej wrzucałem. No, widziałem taki trzycyfrowy banknot wepchałeś do tej puszki, panie Mirosławie. Dobrze, już tam zrobione i jeszcze będziemy robić. Pan był już zajęty ręce, ma, więc ja potrzymam chwilę. Dobra. Nierzadko są pieniądze burmistrzowi wręczane. No, żeby a do której pan przyjmuje dzisiaj? Do lewej ręki. No, rozumiem. Pan ambasador czeka na nas. Dobrze. To. Chodźmy więc. Ale to ma być cały czas na bilu ten... Akcja, póki nie wyznaczy mi termin odlotu samolotu. Aha. Ale nie o to pytam. Czy mogę iść z tym twoim telefonem i filmować cały czas? Dobrze. Niech będzie. Dzień dobry. Dziękujemy. Paparazzi. Tu się kameruje, proszę państwa. Dzień dobry. Tutaj? O kurde, na górę? No macie takimi schodami, czekajcie. A proszę bardzo. Ja zabieram swoje zabawki. Bardzo dobrze się mamy. Zbieraliśmy dary i zbieraliśmy pieniążki. Teraz Nabil przyjdzie. Nabil potrzebny jako tłumacz. Witam waszą ekscelencję. Dwaj przyjaciele się spotkali. Mogę tutaj? O, nie zmieszczę się. Proszę bardzo. Kurde. Możesz przetłumaczyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za baklawę, była wyśmienita. Dyplom. لا سفارة سورية. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. عملية دعم بدون معاونة وكذا وإلى آخره. طبعاً. شكراً جزيلاً. إن شاء الله تعالى. شكراً لهم. واجبنا نحن. طبعاً. نشعر اللي بيشعر بالمعاناة. يعني تكون المعاناة واحدة كلياتنا بنشعر فيها. Mówi pan ambasador, że ci, którzy po prostu czują tą sytuację na własnej skórze, to my naprawdę razem z nimi to czujemy, bo ja mówię o tych, co bez czujących się do mnie.
nad Wisłą. Bardzo dużo ludzi w Syrii zostało pozbawionych domu, tak. Dachu nad głową i jakiejkolwiek pomocy. Może jednak. Miejsce będzie lepsze, pani widoczność. A nie wybaczcie, że będzie się ręka trzęsła. Musimy policzyć na filmie te całe pieniądze, ponieważ wszyscy, którzy dawali, chcą wiedzieć, ile zostało. Ile zostało. Dziękuję. Dziękuję. Także musimy tam puszki otworzyć. Także będziemy liczyć na tą chwilę. Doktor Nabil postanowił. Ja bym proponował przewrócić ją do góry nogami, bo może się wykorzysta, jak pan nie popsuje za mocno. Proszę pana. A jak tutaj, tak. A tutaj, tak. Spróbujmy z tej strony. Na biegu. Owel kepsy. Sidi, szósmu, zekar. Ja nie wiem, czy to. Nie wiem, czy to złapie. Nie, złapie. Idzie. Dobrze. Okej. Nie. O. Damy radę. Noża nie masz. Andziołena. Jakby by mi ten dali nóż taki, tylko troszeczkę mały jakiś. Mogę spróbować? Zrobię tak. O. Bo to trzeba przechylić. Ty trzymaj. Ja spróbuję kręcić. Grunt to współpraca. Tak jest. Idzie, tak? Idzie wszystko, to musi iść. No, coś stanęło. Coś stanęło, mogę na chwilę? Słuchajcie, no na pewno otworzymy tą puszkę. Otworzymy tą puszkę na wizji. Znaczy, pan ambasador, doktor Nabil i Mirek zaangażowani w rozbicie banku. W rozbiciu banku, tak? Tak. A już 4 banki amerykańskie są rozbite. Dzisiaj szwajcarski jakiś. Czekaj, Andrzejska. Andrzej. Dzień dobry. O, właśnie. Just ja need to open. Musimy poświęcić chyba nóż. Nie, nic mu nie będzie. Ja harcerzem byłem, to ja prawie czego to otworzę. Daj pan ten nóż. Nie, pan mówi, że sam. Dobrze. O, pan też chyba w harcerstwie był, bo kumaczacze, jak to zrobić. Bardzo dobrze. No. Puszka niestety nie przetrwa. Nie przetrwa. Trzeba będzie znowu na wyprzedaży gdzieś poszukać. Zobaczcie, w jakim skupieniu wszyscy siedzą, czekają i patrzą, co się tam dzieje. Już coś wewnątrz widać. Chyba nawet jakaś kasa jest. Nie wywinie się? Myślę, że... Myślę, że będzie super już. Noga za daleko. Uwaga. Wysypujemy wszystkie pieniążki, które są tutaj. I postaramy się układać. Zobaczcie, wysypujemy. Całkiem. O, orłem do góry. Jeden grosz. Pusta. Jeden grosz też jest ten. I teraz byśmy poprosili, żeby układać te pieniądze w kubki wartościami, co? Niestety mamy niezdatna do użytku będzie. Myślałem, że to pójdzie lepiej. Ale na pamiątkę. Mamy setkę.
O proszę, i banknocik 200 zł nawet jest. To ktoś ci haczem przenikł do środka z tym banknotem. No słuchaj. Nawet nie wiedziałem. Nie, bo ja generalnie nie obserwowałem wcale, kto to, jak była pod moją jurysdykcją, kto co wrzuca. No, prosiłem. No, ta puszka to latała pomiędzy ludźmi. Ludzie od rąk do rąk przekazywali sobie i... A ty 20 mi podał. No. I teraz ostatnio... Dobra. Ostatnio w Poznaniu też ta puszka była i tam jeden nieznany osobnik, ten brat bliźniak mój, mówił, że latał z tą puchą, ludzie z rąk do rąk właśnie sobie przekazywali. No to najlepsza opcja, bo nawet jak weźmie ktoś z rąk do rąk, to nawet jak nie wrzuci, to przekaże dalej do wrzucenia, nie? Żeby była jasność dla wszystkich, ile zostało uzbierane. Jeszcze monety może tam spróbujemy jakoś posegregować, co? Dzięki. To nie jest temat, że każdy nie wiadomo ile musi. Niektórzy mogą 2 złote, niektórzy mogą inne pieniążki, tak? Ale no, chodzi o sam fakt, żeby rzucić. Ja mówię, jeżeli komuś te klepaki mówią, że one są takie, tam same klepaki, nie? No to ja poproszę cały bagażnik tych klepaków. Tak. Każdy grosz się liczy. 280. Ale dodajesz to od razu? What is that box? Nie, tam jest the winner, Ada Andrzej. Słuchajcie, żółtych nie będziemy liczyć. Ja postaram się porozkładać to. Okay, weźmiemy tylko bliżej troszkę. Zobaczcie. To są wszystkie pieniążki wyciągnięte z puszki. O, pogląd na kasę. I liczymy. Tutaj mamy 400. 500, tak? Dobrze liczę, 500. 4, 5, 600. 700. 800. 20. 150 tutaj. 820, czyli 970. 980. Przejdzie przez 1000. 990 i tu mamy 1000 zł, słuchajcie. Brawo. Brawo dla wszystkich, którzy tą puszkę mieli w rękach. No a powyżej 1000 mamy tak, 1010. 1020. 1024, 6, 8. 1030. Już pod PCC podchodzi, nie? Powyżej 1000. 1030. 1, 2, 3, 4. Payment like always. 5. I te drobniaki. 1030. 5 zł. Słuchajcie, tu nawet jest taka moneta. Zagramaniczny, to daj tutaj do tego. Zagramaniczny i to jest 5. Pięć coś. Centów, funty, angielskie pieniądze. Tu jest 1035, tak? Tu jest 1035, tak. To już 1050. 1055. I to daj te drobne, nie będziemy tam się bawić. Powrotem do puszki. Takie banknoty były też rzucane. Proszę. No tu od którejś z pań, właśnie jeden z tych banknotów dostałem do ręki i oczywiście poszedłem go wrzucić do tej puszki. Także dziękujemy serdecznie. Nie wiem, nie potwierdzę, nie było przy mnie tego. Byłeś, jak byłem, wrzucałem, tak. A to może pijany byłem i nie pamiętam.
Mamy 1055 zł uzbierane do puszki. Nie, żeby była jasność, naprawdę. Mirek przy mnie, akurat siedziałem przy tej puszce wtedy i podszedł i powiedział, że pani do ręki mu dała i on komisyjnie wrzuca. Wrzucił do puszki jeden z tych banknotów 100 złotowych. Dobrze, czyli mieliśmy komisyjne otwarcie puszki. Zebranych na pomoc dla Syrii jest 1055 zł plus jakieś tam drobiazgi. No, pan doktor Kwit wypisuje na to? Tak. Tak, żeby wszyscy wiedzieli. Bo opinia publiczna, która składała się na tą puszkę. Dziękuję bardzo. Dostałem jest od jego ekscelencji pana ambasadora wizytówkę. Bardzo fajna. Druga stuwa jest z Krakowa, tak. Nie weryfikowaliśmy tego, ale dziękujemy Kaktus za te 200 złotych. Informację. Tak jest, tak jest. Kwity są najważniejsze. Tak jest, żeby nikt później nie zarzucił, bo najgorzej zarzucają ci, którzy się nie dołożyli, tak? Tak, by wszystko chcieli wiedzieć. Ci są najbardziej zainteresowani tym, co się wydarzyło. Także no niestety. Ja zawsze mówię, wrzucił... Do kamery. Wrzuciłeś, to nie twoje już. Pomoc dla Syrii. 1055 zł gotówki ze skrzynki. Naszej z puszki. Tak jest to nazwane skrzynką. Przepraszam cię, mogłabym poprosić pana Godna, żeby mi robił pewne doświadczenie takie opłacie? Remigiusz Górniak. To znaczy, to Górniak. Dobrze. Już. Panów wpisać wszystkich można? Czy pana również? Mirosław Rostankowski. Czy to jest R-O-S? Rostankowski. Rostankowski. Dobrze. Dziękuję. Dziękujemy. Did you take how much was the amount? The amount? Is it already ready? The amount? Exact? Don't know the exact amount? Mogłabym poprosić? 1055. 1055, dobrze. Już zaraz przygotuję dla panów potwierdzenie. Okej. No cóż. جزيلا بطبيعه الحال على كل هذه الجهود جهودك انت وجهودهم التي تعبر فعلا عن صدق مشاعر الانسانيه dziękuję panu ambasadorowi serdecznie za nasze wysiłki, które wyrażają nasze przywiązanie do charakteru pomocy i do naszej właśnie na naszej mentalności. Zebranie, czy zebranie tych darów dla ludzi poszkodowanych. هذه المبالغ لا أعتقد أنها قليلة وإنما هي كانت تعبر عن المساهمة الكبيرة في تخفيف من معاناة. Te pieniądze to nie są małe. One ich wartość tkwi w sercach, które osób, które to złożyły. سوف نرسلها مباشرة إلى سوريا. Będzie wysłana bezpośrednio do jihad ma'niya bi taqdim al-musa'adat do odpowiednich instytucji, które dają pomoc, które wysyłają pomoc dla. وكما قلت بغض النظر عن حجمها وقيمتها ولكنها تمثل أفضل عروة للصداقة ما بين الشعبين. Bez względu na ich na wielkość tej kwoty, tak jak powiedziałem, ale ona wyraża, jakimi jesteśmy my ludźmi i jaka jest ta nasza przyjaźń polsko-syryjska. Szukro dziedziny. A ja mogę pytanie zadać? Mam takie pytanie. Widzimy tutaj kwotę pieniędzy. Jak to się przedstawia na miejscu w Syrii, jak
No oczywiście na te pieniądze wymienione, ale co za to Syryjczyk mieszkający, ten dzisiaj, co nie ma dachu nad głową, co on może uzyskać za, czy on, nie wiem, tydzień przeżyje za to, miesiąc przeżyje za to, jak to wygląda? هو حابب يعرف انه بهالمبلغ هذا شو السوري ممكن يعمل هل بيعيش شهر هو وعائلته هل هي ايوه تفضل هو المبلغ هذا بشكل عام تقريبا مساوي تقريبا حوالي 200 يورو او كذا يعني هذا يمكن ان يعين عائله سوريه مؤلفة من خمس أشخاص للعيش ولكن بدون تويست كفوتا كتورا فموجة يدني رجين يا سريسكي شردني بالكوشي بينج أصوب حاجاتهم الأساسية جبي بشجج يدن مش Przez miesiąc, za taką kwotę. Cała rodzina, tak? Za 1000 zł przeżyje cały miesiąc. Załóżmy pięć osób jest w stanie przeżyć za te pieniądze. Także widzicie Państwo, pomogliśmy rodzinie syryjskiej przez miesiąc przetrwać trudne czasy. Jeszcze raz spójrzmy. Być może tak jak niektórzy stwierdzą, nie jest to duża kwota, natomiast jest to przede wszystkim serce wyłożone na tym stole w tym momencie od wszystkich, którzy chcieli w jakikolwiek sposób pomóc tym, którzy nie mają dachu nad głową. To nie jest mała kwota, to mała kwota można powiedzieć na nasze warunki, ale tak jak słyszymy, jeżeli rodzina może za takie pieniądze miesiąc przeżyć. Ja już miałem komentarze, że to mała kwota, że tylko tyle. To jeżeli to jest mała kwota, to ci, co tak mówią, bardzo proszę, niech powiedzą, gdzie, nie wiem, tam 10, 20, 30 tysięcy, ja podjadę, odbiorę i przekażę panu ambasadorowi, nie ma problemu. To jest serce, nieważne jaka to kwota, natomiast to trzeba by powiedzieć panu ambasadorowi, że już piwnica, ci garaż już prawie w połowie pełni darami od mieszkańców Sulejówka, Sukan Madiny Sulejówek, a Bena Fobdena Sejartyjan Tachetkeman. طبعاً جبناهن وهي وعبيناهن وموجودين بالسفارة يعني كمان ميريك وبيوتر بسياراتهم يعني جابوا وأنا كمان بسيارتي كمان جزء منها شكرا جزيلا فلموا أهل سوليوبك وهي هدية من أهل سوليوبك عنا أمل أنه ساعدكم إن شاء الله إن شاء الله نحن هلا نبحث في جمع هذه المساعدات لكي نتمكن من إرسالها إلى سوريا بطريقة مناسبة في عنا نحن صار في عنا في دانسك تقريبا يعني حوالي 7 إلى 8 طن وأخذنا من هون كمان يعني في شيء 10 طن موجودة في دانسك يعني عم نحاول رح نشوف كيف شحنها بحريا بيرك بالمطبخ مناسبة أو كذا أو إذا تمكننا من إيجاد طيارة حجازوا إن شاء الله تكون جاهزة يا طويجان فانو أمباسادوروفي że to jest taki dodatek właściwy, ale od mieszkańców Sulejówka myśmy połowę prawie garażu tam gdzieś napełnili wypełnili tymi darami mieszkańców Sulejówka, którymi bardzo dziękujemy za swoją właściwie, za swój wkład, za swoje serce w stosunku do tej tragedii, która objęła Syrię po wielkich tragediach od 15 marca 2011 roku, od kiedy ta cała nagonka na Syrię, która trwa w dalszym ciągu. A to trzęsienie ziemi jako dodatkowo już tam powiedzmy tego
narodu, biednego narodu syryjskiego. Właśnie mówię biednego, nie dlatego, że jest biedny rzeczywiście, bo oni, Syryjczycy są bogaci umysłami i pomocą dla innych narodów też. Natomiast dlatego, że no, te tragedie jedna na drugą to, wiesz, mi się nakładały i przyszły do tego narodu. I w dalszym ciągu są plany właściwie destrukcji tego rejonu. Rejony nie ustają, te plany przez, nie powiem imperialistów, ale neokolonialistów, sionistów i tak dalej. Ale Syria da sobie radę dzięki solidarności narodu z władzą, z wojskiem syryjskim i dzięki solidarności wszystkich ludzi syryjskich bez względu na wiek, na religię, na przynależności powiedzmy narodowej i tak dalej. Wszyscy są Syryjczykami, wszyscy są Aramejczykami. Wszyscy są Semitami, zaznaczam, jeżeli ktoś tam chciałby powiedzieć, że jestem ja antysemitą, nie mogę być przeciwko sobie, tylko ja jestem właściwie tym prawdziwym Semitą, tak jak my Syryjczycy, którzy walczymy o cały świat właśnie. Syria walczy o cały świat. No, شكر للتعاون بين الشعب السوري والحكومة والجيش السوري هو اللي أدى إلى أن سوريا لحد الآن واقفة صامدة ضد الإرهاب وضد المؤامرات اللي من 2011 عم تجي لعنا بلادنا واللي زادت في هالزلازل اللي تم تأخيرها. نعم Oj, mogę na chwilkę zboczyć, że tak powiem, z tematu takiego ogólnego, bo podano nam tutaj kawę po turecku, prawda? Nie, po arabsku. A, po arabsku, przepraszam. Kawę po arabsku. Proszę powiedzieć, jak my to mamy spożywać, bo ta woda i z czym ta kawa w ogóle jest? To jest specjalna kawa z kardamonem. Ona jest parzona specjalnie i mielona, drobno mielona i z dodatkiem kardamonu. I to jest właśnie taka tradycyjna kawa, specjalnie parzona, to znaczy w jakiś tam sposób mamy saniany ahwe czułki. I to jest kawa po arabsku. Wiadomo, że arabika na przykład pochodzi z Jemenu. Przede wszystkim mamy Jemen, to jest kraj arabski. Natomiast tutaj utarło się, że to po turecku na przykład, bo w Turcji to tak jak taki klan właściwie też próbują tam przewłaszczyć wszystko, co chociaż nazwy wszystkiego, co A czemu woda? Do popicia. No ja rozumiem. Popicia, tak, koniecznie. To, aha. Z każdą kawą podaje się wodę, żeby popić. Tak samo jak espresso dostajesz, też z wodą dostajesz. No, ja dziennie wypijam jakieś 2,5 litra kawy i wody i już tego nie. Wody już więcej nie używam. O proszę, pan ambasador nas słodkościami tutaj. Otworzy pan ambasador podawkę. Tak. Czarodziejskie pudełeczko się otworzyło. Ostatnio mieli okazję całe pudełko opędzlować. Ach, kurde. Ale właśnie może jedno słowo powiem tutaj dla pana ambasadora, że też jako miasto, nie wiem, czy po angielsku, czy po jak tam... Belinglizy, jak ty wolno by było Bologna? So the community of Sulej. In English, yeah, we can speak yeah, directly together. Uh-huh. With Polish, I mean, yeah, okay. Dr. Medina. Ale możesz po polsku mówić, a ja będę... Tu widzowie będą tłumaczyć. Więc jesteśmy bardzo też tutaj wdzięczni, że mamy mieszkańca, który zorganizował taką zbiórkę. Więc trochę przypadkowo, że pan Nabil, mieszkaniec w sumie od niedawna Sulejówka, ale od wielu lat w Polsce, tak w naszym mieście spotkaliśmy się razem i odpowiedzieliśmy jako miasto na apel o tą zbiórkę i muszę powiedzieć, że pan Nabil dużą rzecz zrobił, dlatego że
właściwie samodzielnie przyszedł na spotkanie z radnymi, na sesję Rady Miasta do burmistrza, zabrał głos w imieniu swoim, w imieniu pana ambasadora i wszystkich potrzebujących i poprosił o przeprowadzenie tej zbiórki. I społeczność Sulejówka właściwie z dnia na dzień zorganizowała się, zorganizowaliśmy punkt do odbioru tych darów. I ja dziękuję też wszystkim mieszkańcom za wielką hojność, wielką dobroczynność. Te dary, myślę, że dosyć dużo udało nam się zebrać. Zawsze można było więcej, ale myślę, że to jest to dwa pełne samochody. Także bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom zaangażowanym, panu Nabilowi za inspirację do tej całej akcji. No i wypada mi tylko życzyć panu ambasadorowi, żeby to wszystko, co tam złego się dzieje, jak najszybciej się w Syrii skończyło i żeby tragedie ludzkie dobiegły końca i żebyście mieli pokój w kraju i dobrostan taki, na który zasłużyliście. Bardzo Michał, jak to czeka. Jak to na mimo teraz przetłumaczę, jak to same superlatywy o nim, nie? No to ja tam ile tabiatha, mitma kanet, no tetkhallas min hal sharr hada li bihit fiha. Wa bada kalamu anno huwa fakhur anno amba mwatin suri min tahkayati huwa bahar qam bihal مبادرة هي وإجا على لقاء مجلس المدينة وطرح الموضوع نحن تفاعلنا مباشرة وبتيح لي إنه بالفعل قمنا بعمل جيد في جمع التبرعات ولو إنه ما كانت كثيرة وسعت في سيارتين لكن هذا بيعبر عن تضامن شعب سليولك رئيس مجلس المدينة مع الشعب السوري ومعنا نحن وإن شاء الله سوريا بتعود إلى طبيعتها. ألف شكرا جزيلا بطبيعة الحال أيضا على هذه الجهود اللي قاموا فيها. وبالنسبة لنا لا يهمنا حجم أو نوع المساعدة. Bardzo dziękujemy na pewno naprawdę za waszą akcję, a nam nie zależy, nie jest dla nas ważne, jakie, ile powiedzmy zostało uzbierane, natomiast ważne dla nas wasze serce, że są wasze serce są po naszej stronie, po stronie dobra. Dziękujemy. لا نشعر فقط وإنما نحن على يقين من أن هذه المساعدات في حجمها قد أتت على قدر استطاعة من قدمها. Nie tylko wiemy, ale czujemy od serca, że ta pomoc, którą zorganizowaliście, przyszła z prawego właściwie serca tych darczyńców i od nas. I to jest hal. Man qaddamaha, qaddamaha bi shu'ur sadiq wa sawfa tushim bi kull ta'kid fi takhfif al-mu'ana. Te osoby, które to dały, czy ofiarowały, na pewno miały jak najczystsze intencje i my im zapewniamy, że te dary na pewno zmniejszą, powiedzmy, ból i cierpienia tych ludzi, którzy to będą dostawać. Przekaż panu ambasadorowi, że my nie ustajemy w działaniach na rzecz pomocy Syrii. Jak nasza ma hanetwaqaf an mowduu tadamonu dam Syrii. Też pomoc ale موقف مشكور جدا. Dziękuję. Może taki jeszcze szczególny wymiar może mieć ta pomoc akurat Sulejówka, bo nie wiem, czy pan ambasador pan Nabil to wie, ale miasto Sulejówek jest bardzo, bardzo szczególnym miejscem dla Polaków z uwagi na to, że
Mieszkał w nim marszałek Piłsudski, twórca polskiej niepodległości 100 lat temu. I zresztą miasto, w którym... Jeden z twórców, tak. Miasto, w którym w latach 20. no, prawie połowa polskiego rządu mieszkała. Także jesteśmy szczególnie związani z tradycjami niepodległościowymi i można nawet powiedzieć, że ta pomoc od, z miasta marszałka, tu gdzie się narodziła polska niepodległościowa, jedzie teraz do Syrii. Jest to taki symboliczny wymiar. هي مدينة خاصة إلى وضع خاص في هولندا لأنه فيها كان أيام بداية القرن الماضي كان بيسكن سيد بيوسوتسكي مارشال بيوسوتسكي اللي هو أحد مؤسسي الدولة الهولندية وكان بالمدينة هي كان سكن حوالي نص الحكومة في وقتها بهذا يعني عندها تقاليد وعادات قديمة وهالتقاليد تقاليد استقلالية يعني فهي اللي كمان أثرت في إنه الشعب طبعا المدينة شعب المدينة هذا تضامن مع سوريا بشكل يعني السياسات العامة يمكن أن تؤثر على توجهات الناس يمكن أن تؤثر ولكن لا تصل إلى الأعماق فهذه المبادرات من قبل الناس تنم وتوحي بمصداقيتهم لأنهم لا يتأثروا دائما بالحملات الإعلامية طبعا مثلا موفيش في polityczne podstawy, czy tam historia, polityczna historia, to nie jest nic, niczym, który powiedzmy narzuca pewnej mentalności narodu, czyli ludności, która tam mieszka. Ludność ma swoją mentalność, która w ogóle nie jest zależna od powiedzmy politycznych od polityki, tylko dlatego, że to jest naród głęboko powiedzmy zakorzeniony. Ma swoje tradycje tak. Głęboko tkwiące w samym sobie. No z przykrością można powiedzieć, że tutaj u nas na terenie całej Europy ta jakaś Unia też próbuje państwom narodowym wciskać jakieś nowe kultury, nowe zwyczaje, a my chyba za bardzo nie wyrażamy na to zgody, żeby nam coś zmieniać. Chcemy taką tradycyjną katolicką Polskę, jak ona była do tej pory. Jak نعرف ان الاتحاد الاوروبي عم بيحاول يفرض علينا بعض العادات والتقاليد تبعيته اللي هي تتعارض مع الطبيعة تبع الشعب البولندي لكن بالتأكيد نحن مستمرين في تقاليدنا الكاثوليكية القديمة اللي هي تربينا عليها من الصغر هذا بطبيعة الحال يعني التحالفات السياسية التي تدخل فيها بولندا أو يدخل فيها أي دولة أخرى تلزمه على أن يتخذ اتجاه معين. Pan ambasador mówi, że zdajemy sobie sprawę wszyscy, że układy polityczne i sojusze polityczne, które są między krajami, narzucają pewien sposób, powiedzmy, myślenia czy postępowania i my nie jesteśmy od oceniania tego. Każdy kraj ocenia sam swoją politykę. Nie, ale doktorze, przymuszają nas po prostu do zmiany, do tego wręcz, żebyśmy zapomnieli o historii Polski, a naród, który nie ma historii, zapomina o historii, nie istnieje. I nieznani sprawcy powodują to, że chcą Słowian wybić. No. No i fordu alina, że my nie zapomnimy o
ونعمل تاريخ جديد هيكي لكن يعني هاي هذه محاولات ليست فقط على الشعب البولوني Pewnie są tylko próby, powiedzmy, stosowane w stosunku do narodu polskiego. Także na wszystkie narody świata właściwie są pewne naciski. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Niestety. I ona podejmuje, powiedzmy, swoje decyzje. Wspólnie z krajami Unii. Ale myślę, że tak jak sugerował nasz przyjaciel Ostankowski, tam nie ma co tutaj mówić o polityce w ogóle. My mówimy o uczuciach, o ludziach, o solidarności ludzkiej. ولكن التأثير على عادات وثقافات الشعوب يعني يؤثر عليها جهة أكبر ولا تستخدم فقط سياسات وبين الحكومات وإنما تقوم بها مباشرة في مخططات عبر وسائل الإعلام فيسبوك إنستغرام في وسائل الإعلام دول موجهة التي تريد أن يكون هذا العالم نمط واحد بطريقة تختلف طبيعة الحال مع التعاليم والتقاليد والقيم التي زرعتها الأديان المختلفة كل الأديان تتفق على قيم معينة اليوم التوجه السياسي هو لاستبدال هذه القيم القديمة بقيم جديدة ولكنها لا تمت إلى Ile tamtyn ale to jest trend, to nie ma, to znaczy polityka tutaj to nie ma nic wspólnego. Są pewnie plany z góry zaplanowane po to, żeby tam narodom, nie tylko narodowi polskiemu, narodom powiedzmy pozbawić, czy pokierować, pozbawić jego powiedzmy poczucia tożsamości i i nie musimy po prostu być solidarni ze sobą i opierać się, bo nasza historia, nasze tradycje są o wiele silniejsze od nacisków z góry. No tak. Generalnie tak mam od widzów tutaj z naszego królewskiego miasta Krakowa. Bardzo mocne pozdrowienia dla pana ambasadora i dla wszystkich Syryjczyków. Kraków, tam bardzo dużo ludzi pytało mnie właśnie o te numery konta, które wtedy podawaliśmy i tak dalej. Także Kraków bardzo zaangażowany w pomoc Syrii. Jak Madinat Kraków, aby razem Madinat Kraków, bitmanulna saha, bitmanulna Syria, mustaqbal izdihar, u Madinat Kraków i awal asmy walandiye, asmy fadimir walanda, بيقول لك في ناس كتير من هالمدينة هي عم يطلبوا كانوا يسألوا عن رقم الحساب تبع الجمعية الخيرية حتى يساهموا في التبرع طبعا نحن نعرف مكانتنا كسوريين مكانة الشعب السوري لدى الشعب الكوريين وهي صناعة تاريخ بوتنسيليون. My zdajemy sobie sprawę, że pozycja narodu syryjskiego czy Syryjczyków w Polsce u Polaków, tak jak i pozycja Polaków u Syryjczyków, jest pozycją, której nie można ruszać. I ona jest bardzo mocna i ona opiera się o tradycji, o historii, o cywilizacji, którą powiedzmy razem sobie myśmy przekazaliśmy. I niech tak zostanie. Amen. I będzie, i zostanie. Ja sądzę, że to jest fursa i użyję szukar. Korzystam z okazji, że podziękować jeszcze raz. Ulam, że ona przyszła w czasie
نحن المسلمين نستقبل شهر رمضان يطلب بششوة بشاشة في حدا عمي ده عربان ما عدش مو مشكلة بششوة بشاشة فضل بشاشة في كتورم بيتامي ميشونسة بوستو رمضان يوترو يسبق بيرشي جن رمضان أهم سمات هذا الشهر بغض النظر عن المسألة الشخصية كعبادة najważniejsze, powiedzmy, charakter tego miesiąca, oprócz, powiedzmy, modlitw i solidarności. السمة الأساسية في هذا الشهر هي كيف يتجلى التضامن, التكافل الاجتماعي. To jest jak pokazać, czyli jak wyrażać tą solidarność społeczną między sobą i między narodami. To jest właśnie ta intencja tego miesiąca. I pomoc właśnie ten miesiąc Ramadan to jest to pomoc dla ludzi, którzy są w potrzebie, dla potrzebujących ludzi, przez ludzi, którzy właściwie niekoniecznie muszą mieć za wiele, ale wszyscy sobie pomagają. هذه المساعدة بحجمها سيكون لها تأثير مضاعف عند الناس. Ta pomoc swojej wielkości ma na pewno wielokrotne działanie, czy tam skutki na ludziach, którzy ją będą otrzymywać. وفق المفهوم الديني والإيماني أجرها عند الله أكبر. I zgodnie z tradycjami religijnymi, to na pewno podziękowanie, to znaczy skutki tej intencji pomocy będzie u Boga bardziej wyraźna i pozytywna, mocno pozytywna. Także w ambasadzie Syrii również wspomnę o tym, że tu blisko nas toczą się wojny. Wojny wywoływane przez najmożniejszych tego świata, którzy sami w nich nie uczestniczą, a wysyłają normalnych, szarych obywateli do tego, aby szli na śmierć. My, przypominam tutaj w tym miejscu, że 1-2 maja na Trójstyku za Bogatynią, czyli czesko-niemiecka, niemiecko-polska granica, będzie organizowana wielka międzynarodowa manifestacja przeciwko wojnie. Także zapraszam, planujcie majówkę na Trójstyku. Nabil Kaktus tu strasznie napiera, żebym cię pozdrowił od niego. Także pozdrawiam. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję za twoją pomoc, która już została złożona, także wszyscy dalej pomagamy. Dzień dobry. Wszyscy dalej pomagamy, oczywiście w miarę możliwości. Niekoniecznie mamy się zapożyczać, czy cokolwiek robić, tak, bo niektórzy mówią, że nie mają pieniędzy. Okej, nie macie, nie dawajcie, ale możecie zorganizować na przykład, uczestniczyć w jakiejkolwiek zbiórce, możecie zaangażować się w ten sposób. Starajmy się dla Syrii jak najbardziej, jak najwięcej potrzebnych rzeczy zebrać. Pamiętajcie jedną rzecz, tam ludzie zostali całkowicie bez niczego. Czy jest możliwość na przykład, jakby ktoś chciał paczkę wysłać, można zaadresować ją do ambasady syryjskiej, czy gdzieś, czy w ogóle panowie rozważaliście coś takiego? Oczywiście jak paczki? Tak hojny w pomocy jest Sulejówek, reprezentowany przez pana burmistrza tutaj,
to pytanie, czy można ludziom powiedzieć, bo po prostu ktoś w Krakowie może nie móc, na przykład w Krakowie czy w Gdańsku, może nie, ma coś i bardzo często by tak było, że nawet zapłaci za wysłanie tego, prawda? Jest adres ambasady, na adres ambasady można wysłać każdy. Nasi przyjaciele, którzy działają nawet w Anglii, już kolejną paczkę wysłali do ambasady. Także z Niemiec, tutaj ze Śląska oczywiście też jest zorganizowana akcja i też wysyłają takimi pudełkami, takie pudełka wysyłają nawet z Anglii już tam Brytania, keman batu, my nie umiem batu. To po prostu na adres ambasady, ale ktoś jakby miał kłopot, to do doktora Nabila kontakt zawsze może znaleźć. Postara się pan doktor jeszcze udostępnić to na Facebooku czy gdzieś, żeby było to widoczne, powtórzyć słowem pisanym. Także ewentualnie do mnie, jak ktoś potrzebuje kontakt jaki złapać, to może zadzwonić 606-456-111. Ewentualnie pomogę, przekażę. Jak będzie taka potrzeba. I zapewne, Mirku, czy do ciebie kontakt jakiś facebookowy, jakby jak ktoś miał pytania? Jak najbardziej, jakikolwiek. No. Także Mirek też mi nawet, bardzo chętnie pomoże. Nawet, słuchaj, nawet jest w ten sposób, że ludzie podchodzą na ulicy, dają mi jakieś kwoty, one znajdują się u ciebie w puszce. W tej puszce, którą miałeś, znajdowały się. W tej puszce już nie ma tej puszki. Puszka została całkowicie zdewastowana, a zawartość jest... Do klepania poszła puszka. Na stole. Na następny raz. Także jeszcze drugą puszkę, którą mamy. Puszki to nie jest problem. Słuchajcie, no na pewno te pieniądze do ambasady dotrą, tak? Nie, też tam... Jakie to by nie były kwoty, no jak najbardziej dotrze to wszystko. Także, ale pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, na moim ostatnim live, kiedy tutaj byłem, są podane wszystkie numery kont fundacji, no ambasada nie ma swojego numeru konta, no z wiadomego powodu, że niestety, no ale Ameryka nie wprowadza sankcje, tak, nawet na ambasadę na terenie Polski. Dlatego banki odmawiają. Skandal jest. To jest skandal dyplomatyczny całkowicie. Natomiast jest dostępny, w ogóle no ogólnie dostępny adres ambasady, więc można tutaj jak najbardziej wysyłać wszelkiego typu paczki z rzeczami pierwszej potrzeby. Wiem, że tam Nabil ostatnio mówił, że gdzieś po jakieś lekarstwa jechaliście, tak, z panem ambasadorem? To znaczy pan ambasador pojechał, prawie 7-8 ton. Gdańsk, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku zorganizował, przygotował około 8 ton leków. Między innymi leków. Medycznych spraw. Też już tam są przywiezione tam do tego. Słuchajcie, naprawdę Polacy zaangażowali się. Jestem dumny z tego, że Polacy zaangażowali się tak intensywnie w pomoc dla Syrii. No i cóż. Działamy dalej. Co? Ewakuujemy się, zostawimy pana ambasadora z tym, co przynieśliśmy. Nie będziemy zajmować dużo czasu panu ambasadorowi, bo to już też tak bardzo dużo ma swoje obowiązki, tak, jak każdy z nas. Pan burmistrz pewnie też musi do pracy wracać, bo mieszkańcy Sulejówka czekają, już się dobijają, tak? Co chwilę telefon dzwoni. Ja też no niestety muszę swoje rzeczy porobić. A ja nie muszę. Ja nie muszę. Ręciści emeryci mają dobrze. Proszę bardzo. To dla ciebie. Podziękowanie oficjalnie od ambasady dla pana burmistrza. Proszę.
mieszkańców. Od mieszkańców, no to tak, tak. No pan burmistrz też mieszkańców reprezentuje. Jako ekscelencjo. To jest tak jakby pokwitowanie. Oprócz tego, bo ja miałem ten sam pokwitować tego, ale to jest pokwitowanie, które też skierowane do pana Remigiusza i do ciebie chyba pan. Także ten to pomożesz. A, bo to jest tak, że ja zostałem reprezentantem Sulejówka, słuchajcie, według tego, super. Bardzo mi miło, panie burmistrzu. Doktorze, poproszę. Mam nadzieję. A, dobra, ja tak powiem. No, myśmy w Sulejówku nie robili zbiórki pieniężnej, ale... Tak, ale jest to. Ale to jest to. Dobrze. To dla tych, którzy tam gdzieś nas cały czas tam oskarżają o jakieś takie zbiórki, w Sulejówku nie było. Nie było zbiórki pieniężnej, tylko ten. Ale podziękowanie, jak najbardziej podziękowanie dla mieszkańców Sulejówka też za tą kwotę, która została tutaj złożona przez naszych, zebrana przez naszych. Ewa, co dalej? Oczywiście dla wszystkich Polaków, którzy się dorzucili, a którzy się nie dorzucili, na pewno się dorzucą jeszcze. Tak, ja. Muszę wspomnieć, że większość tej kwoty pochodzi od tych tak nielubianych przez wszystkich kamratów. Czy ty to potrzebujesz, czy ten? To dla mnie to burmistrzowi może. No nie, no to daj panu burmistrzowi. No też. Nie tam ujęli jaką one nie zbieramy to. Nieważne, nieważne. Jest. Także tak, no, będę musiał zostać mieszkańcem Sulejówka może w przyszłości. Zapraszamy, bardzo ładne miasto. Już zaznaczyłeś swój teren na tym zielone białym papierze. Ja nie skomunikowane. Ja już po raz pierwszy jest something official w Polsce. It's very important for our records. I mean, we to give you this, I mean, payment notifications. نحن نعطي هذا الشعر الاستيلاء الدفع هذا بالنسبة لنا نحن بالنسبة لخيوشنا وبالنسبة للي بيخدم الشعر بيكون مطمئن انه هذه هو هذا المبلغ هذا جمعوه الشباب مو هي لكن حطينا هذا طبعا هي العلبة هاي مكمورة طبعا هي بنسميها مكمورة طبعا هاي بالنسبة لنا هذا رقم حساب هذا رقم حساب يخلوها هيك لكن هذا رقم حساب شعب هو بيجي تاس سكريبتكا تو است نمبر كونتا لودوفي نمبر كونتا تا سكريبتكا تورا نارودوفي بوسكا تا رازه بسوتا بوسكا O, sklepania wróciła. To są tak? Ciasteczka, które tam zaczęły sprawać. Dobrze, a pretensje miejcie do mnie, szczerze, że tak machałem tym telefonem. Ale tylko figa to ja, tak ja, ale ja podobałem chyba. To wam. Spróbuję się, bo tam nie wiesz. Nie aczkolwiek ma, moja pani była przeszczęśliwa ostatnim właśnie, ostatnią baklawą i... Jeszcze raz. Pozdrawiam Martusia z ambasady. Coś nie wyjechałem na chwilę do Syrii. Na terenie Syrii jesteśmy, tak. Bez paszportu. Bez paszportu, bez fruwania. Natomiast kwestia jest jeszcze tego typu, że jak miałbym prośbę, Marta, jeżeli możesz, w komentarzach wrzuć jeszcze raz numer konta fundacji i adres ewentualnie ambasady dla tych, którzy by chcieli pomóc. Dziękujemy serdecznie za gościnę.
الوضع العام في شوية الإطار العام بالنسبة لهم في صعوبة الإيطاليين حطوا وراء ظهرهم وراحوا لبيروت راحوا عندك وأخذوا طائرات مساعدات إلى بيروت عدة طائرات صربيا طبعا صربيا خارج راحوا إلى سوريا النرويج النرويج راحوا باسم شو اسمه يعني جمعيات خيرية عندها طائرات هلا يقولوا إنه في طائرات كمان حتى اليونانية القبار يصح مدرس راح كمان أخذوا وضع بولندا وضع حساس لكن نحن نشكرهم موضوع أنا حركت موضوع مع الجمعية الخيرية إنه طيارة إذا راح الطيارة تجيب أطفال فقدوا زويهم مع الناس اللي بيعتنوا فيهم حاليا تجي ولا هون بده تحشر شغل بده موجوده في جمعيات خيريه مستعده تستقبل مع سوريا بس عم بقول لك يعني انه اي طبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني كمان راح يروح معنا شويه دكاتره شويه شكرا شكرا جزيلا Dziękujemy za gościnę, panie ambasadorze. Wszystkiego dobrego. You are most welcome. Thank you. Thank you. Dziękuję bardzo. O. Thank you very much. Thank you very much. Dziękuję. Thank you. Do zobaczenia. Bo thank you. Thank you very much. Cały czas thank zostajemy. You. Thank you. Thank you. Best regards to your family and all your friends. And you, even your followers. I must say you have a very beautiful desk. Oh, it is original. Uh-huh. It is original. I mean, yeah, this is Jada Massina. To z Syrii przyjechało? Doktor? But this year, Klisza ci pęknie, jakbyś mnie filmował. Klisza ci pęknie, jakbyś mnie filmował. Wood is, I mean, yeah, there are two kinds of woods. I mean, the inside and that outside. It is the moon. Wiesz co, tylko nie filmuję, sobie dmuchnę to jedno. Tak, piękne te fotele są, naprawdę. Zobaczcie, jaka inkrustacja. To nie jest jakaś chińszczyzna. No i oczywiście, na pewno to aparat nie pokaże tego, ale to wspaniale rzeźbione i zdobione meble u pana ambasadora. Dobra. Jeszcze raz do widzenia, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobra, ja już kończę. Nie będę już się zwalał po tych schodach.